dobry. Dziś kolejny luźny vlog. O, słuchajcie, po tytule już wiecie, że nasza miesięczna sielanka się skończyła niestety. Zaraz wam opowiem dlaczego. Bliźniaki mają prawie 6 tygodni już. No i powiem wam, że zaczynają się schody powoli. Jest coraz ciężej. No i w sumie mam zawias i nie wiem co powiedzieć, bo jestem po bardzo ciężkiej nocy. I wypiję sobie kawę i zaraz do was wracam. A i zjem śniadanie, bo w sumie już jest 15 po 11, a ja jeszcze nic nie jadłam. No, zjadłam śniadanie, wypiłam kawkę. Co się dzieje? Co nie pasuje? Brzuszek boli? Powiem wam w skrócie, jak to teraz wygląda po 6 tygodniach od porodu. Kogo boli brzuszek? Ciebie. Z tobą dzisiaj idziemy do doktora na 16. Tak, to już też żarty się skończyły, dziecko. Gdzie, żeby ci tyle brzuszek bolał, nie? Po 6 tygodniach od porodu bobaski zdecydowanie są już bardziej aktywne. No. Ja siedzę tutaj z Lianem, bo przed chwilą płakał, potrzebował uwagi. I teraz oczywiście wzięłam go na ręce, na kolana i jest spokojny. Ale z drugiej strony zaczyna się wybudzać Milan i jest to strasznie ciężkie do ogarnięcia właśnie, jak oboje potrzebują tej uwagi. I mam teraz takie straszne poczucie winy, że wiecie, Lianowi teraz poświęcam czas, a nie mogę w tym samym czasie poświęcić tego czasu też Milanowi, no bo nie wezmę ich obu na ręce, bo nie dam rady. Teraz akurat znowu zasnął, więc jest git. No i teraz właśnie wygląda to tak, że bardzo rzadko się zdarza, żeby spali obydwoje w jednym czasie, żebym ja też miała jakąś tam chwilę na regenerację, na chociaż tą godzinną drzemkę, bo powiem wam, że nocki też już są naprawdę masakrycznie ciężkie. Może tego aż tak po mnie nie widać, bo mam dobre produkty do makijażu, które też zaraz wam pokażę, tak? Zwariowałaś, że... A dlaczego ty mówisz, że ja zwariowałam, przepraszam? Wy... Tak się nie mówi do mamy, Colin. Ale że cały dzień wstawałaś. Tak, całą noc wstawałam. Do Milana, do Liana i do ciebie, bo ciebie też boli brzuch i dzisiaj idziemy do doktora. No i właśnie, żeby tego jeszcze było mało, to Colina od kilku dni w nocy... No i też w dzień, ale szczególnie w nocy boli brzuch. Widzicie, boli brzuszek tutaj nad pępkiem, prawda? Nad pępkiem. I widzicie, teraz jest wszystko ok, ale za chwilę znowu będzie miał to jakby taki skurcz i będzie się zwijać z bólu. Także no, też już zadzwoniłam dzisiaj do doktora i mam przyjść na 16. Zobaczymy, co nam powie. Pewnie, że mamy brać paracetamol, tak jak zawsze tutaj w Holandii, no ale dobra. I teraz jeszcze jedna bardzo męcząca rzecz, która się zmieniła. No. Jak mnie woda? Aha, tam masz wodę? Tak, ale tam nie może być woda. A co to w ogóle jest? Pistolet jakiś? Nie, nie wiem, co to jest. Też nie mam pojęcia. No i też jeszcze chciałam powiedzieć, że kolejną taką ciężką rzeczą teraz jest to, że powiedzmy, że Lian obudzi się o godzinie 1 w nocy do karmienia. Nakarmię go. Trwa to mniej więcej pół godziny, czyli mamy 1:30. Dobra, zanim zaśnie, to mamy 1:45, bo jeszcze zawsze po jedzeniu po mleku troszkę się powierci. Zanim ja zasnę, to jest powiedzmy 2:15, też pół godziny mi potrzeba, żeby zapaść w ten taki głębszy sen. No i o godzinie 2:30 budzi się Milan. No i tak jakby na sen mam 15 minut. I zanim ja tak naprawdę zasnę, to już znowu muszę wstawać do kolejnego karmienia. A na samym początku było tak, że karmienie mieli tak jakby od razu jeden po drugim, czyli nakarmiłam jednego, automatycznie wybudzał się drugi i tak jakby, wiecie, nie miałam tego przerywanego snu, tylko nakarmiłam jednego, nakarmiłam drugiego, mogłam i spać na te 3 godziny i znowu za 3 godziny pobudka, jeden, drugi i znowu spanko i pobudka, a teraz właśnie jest tak, że cały czas mam ten sen przerwany, zanim w ogóle zdążę
zasnąć. Gdyby tego było mało, to teraz, tak jak mówiłam, Colin ma od kilku nocy konkretne bóle brzucha. Także jak zaczną w trzech robić jazdę i koncerty w nocy, no to naprawdę jest ciężko. Skąd ty masz te uszy, Gabi? Naomi mi kupiła. Naomi ci kupiła takie uszy, Gabi? Tak. Super. Co chcesz robić, Colinku? Mamy chwilkę dla siebie teraz. Lijanka odłożę, że będzie spać. Jutro mam troszkę taki fajniejszy dzień, bo jadę na pedi. Pielęgnacja stóp i będą mi robić hybrydkę. Także nie mogę się doczekać. Moje stopy będą gotowe na lato. W sumie nie planowaliśmy wyjazdu w tym roku na wakacje. Dopiero w sumie w październiku lecimy na wakacje. 8 sierpnia mam też wizytę u fryzjera w Polsce, także nie mogę się doczekać, odrost to już będę miała na pół głowy. I też pewnie się zastanawiacie, dlaczego chodzę z takim odrostem, dlaczego tego szybciej nie ogarnę, a to dlatego, że ja, jeśli chodzi o moje włosy, to ja ufam tylko i wyłącznie jednej osobie i tylko i wyłącznie w jednym, jedynym salonie dam sobie dotknąć swoje włosy. I jest to salon No Limit w Sosnowcu. Tam jeżdżę od dłuższego czasu i tylko tam farbują moje włosy na najwyższym poziomie i naprawdę tak, jak powinno być. Taki jest powód tego odrostu, bo ostatnio włosy farbowałam w grudniu. W ogóle tak wyglądają moje włosy, jak pójdę spać z niedosuszonymi. Mam taki burz na głowie, dzisiaj nie chce mi się ich prostować. Nie cierpię w ogóle siebie w takich włosach, bo czuję się taka zaniedbana. Ale dzisiaj nie chce mi się ich prostować, zostawię je takie, jakie są. Troszkę jeszcze podsuszę i jutro będę prostować i będę wyglądać jak człowiek. Zobaczcie, teraz sobie tutaj leżą obok siebie i w ogóle to widać jeszcze dużą różnicę między nimi, tak jak mówiłam w poprzednim vlogu, ale ktoś mi pisał pod filmem właśnie, że u bliźniaków jednojajowych to dopiero tak jak roczek skończą, to dopiero są tak jakby nie do odróżnienia. Kubkę robił, więc się trochę denerwował. Najbardziej po czym ja ich teraz umiem rozróżnić, to jest to, że Milan ma naprawdę dwa razy mniej włosów niż Lian. Lian ma tych włosów naprawdę mnóstwo i są mega długie, a Milan ma takie cieniutkie te włoski i jest ich dużo, dużo mniej. Co tam się dzieje, skarbie? Jakie kury? Pokaż. Ale nie, zobacz, skarbie, to musisz poszukać drugą część od tej kury, czyli tak, albo to będzie to, albo to, jak myślisz, które będzie pasować do tego, to czy to? No co ty? Chodź! No i teraz musisz znaleźć na przykład tego kotka. Gdzie jest druga część od tego? To nie robi. No to nie pasuje, no przecież to nie pasuje razem, zobacz. Ale to razem. Co? Które? Ten. Ten i ten? To też nie pasuje, skarbie, bo to są, zobacz, dwa tyłeczki. Pokażę wam teraz moje must have produkty do zakrycia zmęczenia na twarzy. Wiadomo, kremik pod oczy, tutaj akurat mam od Basic Lab, dlaczego nie ma ostrości? O, to jest ten. Serum pod oczy w sumie, a nie krem. Tak, ja nakładam na całą twarz taki kremik CC od Estée Lauder, ten już mi się kończy, zamówiłam drugi, bo to jest po prostu must have, też na lato w ogóle, jest świetny i ta twarz robi się taka promienna, wygląda naprawdę na bardzo zdrową. Tutaj mam korektor pod oczy z, co to jest, Too Faced? Too Faced Born This Way. No i teraz widzicie, zamiana. Lian śpi, Milan potrzebuje uwagi. Miałam nie kołysać. Obiecałam sobie, że nie będę kołysać, że nie będę ich do tego przyzwyczajać. Ale z automatu, jak mam go na rękach, to po prostu chce mi się kołysać. Ja już nawet jak stoję bez dzieci, to sama się kołyszę, bujam się, bo po prostu, nie wiem, tak jakoś z automatu już. Kakak! Oj! Już znowu się budzi Milanek chyba. Chyba, że tak pójść też. No, ale chociaż zdążyłam ogarnąć trochę kuchnię. Zaraz włączę jeszcze pranie od dzidziusiów. I za chwilę będą też głodni. Już chyba nawet są. Co, pojedzeni? Teraz chwilę spokoju, nie? Mama zrobi pranko. Dopiję kawę z rana, która jest, no już jest pół do drugiej, jeszcze kawę dopijam. Zobaczcie, ile mi się prania nazbierało od maluchów. No tyle prania od nich to jeszcze nie miałam, naprawdę. Aż się wysypuje z kosza. I dzisiaj znalazłam coś takiego.
soczyste pulpety. Zrobiłam wczoraj już zakupy, więc taki jest plan. I jeszcze chciałam zrobić zupę, krupniczek. Pierwsze zrobię zupę, bo zupę robi się szybko. Jak nie dam rady zrobić drugiego dania, no to chociaż będzie zupa na obiad. Wszystko przygotowane na zupę. Ziemniaki, marchewka mrożona akurat tym razem. Nie chciało mi się iść do sklepu po świeżą. Tutaj mam cebulę i zamiast kaszy jęczmiennej mam ryż, bo też właśnie nie mam kaszy jęczmiennej. To jest kasza, którą ja zawsze używam do krupniku właśnie. No ale tak jak mówię, nie chcę mi się iść do sklepu, więc zrobię po prostu zupę z tego, co mam. Dwie kostki rosołowe, no i oczywiście jeszcze jakieś inne przyprawy. No i zupka się gotuje. Ło, zaparowało dwie kostki rosołowe. Nie wiem dlaczego, ale zawsze daję dwie. Później oczywiście pieprz jeszcze i zobaczę, czy jeszcze będę musiała dodać jakieś inne przyprawy. A co tu robi mój synuś? Wyjąłeś sobie swój wózeczek? I zepsułeś go, widzę. Co to się stało? Nie. Nie? To się tam wsadza? Tak. Aha, no tak, robi się klik i już naprawiona. Ale ty jesteś spryciul mały. Colin? Chodź, skarbie, zjemy zupkę. Ale co zaraz, Dziuk? Zaraz będzie zimno i będzie niedobra. Chodź. Szara? No zaraz to się dziedziusie obudzą i będzie problem. Idziesz? Nie. Stolika nie bierz, bo cię będzie brzuszek boleć, Colin. Mama weźmie. Czekaj. Colinuś, nie bierz tego stołu. Nie, Colin. Absolutnie, boli cię brzuszek, pamiętasz? Ej. No i co? Ale absolutnie. Kolinku, absolutnie. Mamusia weźmie, chodź. Ty absolutnie. Hej. Bo jesteś dziedziusiem. Ja, Weź ten stół. Ty mi nie rozkazuj, kolego. Bierz ten stół. Wszystko okej? Okay? Wszystko okej okay z tobą? Okej, tak rozmawiać nie będziemy, kolego, bo wiesz, że ja nie akceptuję takiego zachowania, prawda? No, mama weźmie stół. Spokojnie, przecież powiedziałam, że wezmę, to wezmę. Próbuję zrobić jeszcze to drugie danie pulpety, które wam pokazywałam. Ale nie wiem, czy się wyrobię, bo za godzinę mam być u doktora z Colinem. A uwierzcie mi, że godzina to jest nic przy trójce dzieci. No, my idziemy do doktora, nie? Ej, a ty mi się sam nie odpinaj. No, bo ty jesteś zacwany, już widzę. Bo mi się nie podoba, kolego. Dobra, idziemy sprawdzić, co tam w brzuszku słychać. Tak? Jednak nieco. O, dał paparazzi, okej. Okay. No i aktualnie jestem w drodze do szpitala. Moja mama jest z Milanem i z Lianem. My jedziemy do szpitala. To znaczy Sławek jedzie nas zawieźć do szpitala, a z powrotem wrócimy sobie pociągiem może. Bo Colin marzy o tym, żeby jechać pociągiem i w sumie to mamy okazję i może nam się uda dzisiaj. Jedziemy do szpitala, bo słuchajcie, siedziałam prawie godzinę z nim u doktora. I pani doktor kazała nam jechać się do szpitala, żeby zrobić Colinowi prześwietlenie brzucha. I zobaczymy, jaka jest przyczyna tego, że tak boli go brzuch w nocy, szczególnie w nocy właśnie. Czekamy już dwie godziny, jak widać tutaj nikogo nie ma, więc nie wiem, na co czekamy i chyba zaraz się wścieknę. A ty? Nie, bo ci ludzie już poszli, więc ty też musisz. Za to, że musimy tak długo czekać, przynieśli nam lemoniadę, chlebek z szynką, z serem, drzemik. Na szczęście, co? Nie lubię drzemik. Aha. Tak, jesteśmy w pociągu. Colin, twoja pierwsza przejażdżka pociągiem. Jak się czujesz? Pociąg. Fajnie, co? Niesamowite, co? On był bardzo długi, jak widzisz. Ale przygoda, co? Tak. Blup. O! Co? Cześć.
wszystko. A i w sumie w ogóle wam nie dokończyłam, co tam w szpitalu nam powiedzieli, jak jechaliśmy z Colinem. W sumie to tylko sprawdzili, podotykali mu brzuch palcami, stwierdzili, że nic tam nie ma. Spytałam się, czy mogliby mu zrobić jakieś USG albo coś, żebym wiedziała na 100%, że wszystko jest ok. To powiedzieli, że jest tak dużo ludzi, że nie ma szans, że o tej godzinie załatwią mi USG. Także wychodzi na to, że jechaliśmy tam tak naprawdę po nic, bo w ogóle nam nie pomogli, ani nic nie sprawdzili. Czekaliśmy tam 2 godziny. Masakra, co?